cyk, bzyk w gałęziach drzew. Słychać cyk, cyk we wszystkich kwiatkach. Każda z nas zajęta bardzo jest. Cyczym sobie tu z cyczkiem. Cyczek z nami tu jest. Cyczym sobie tu z cyczkiem. Tak szczęśliwie w ulu żyjeć się. Słonko zawsze świeci. Świetnie jest żyć tu. Kiedy cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyczy z psyczkiem. Pokazowa pszczoła. Pobudeczka. Mamy dziś gościa, pamiętasz? Babcia wyjeżdża do cioci w odwiedziny, a to znaczy... Znaczy, że dziadek dziś do nas przychodzi. Hurra! Dzieciaki, szybciutko, jedzcie. Dziadek przyjdzie lada moment. O, czyli to na pewno on. Dziadek! Dzień dobry, dzień dobry. Spójrz. Co? Jakiś drób. Łap! Dzięki. No dobra, mały. To coś ci teraz opowiem. Znam taką nową bajeczkę o pchle, malutkiej baszce. Cześć, dziadku. Chodź, cyczek, idziemy do szkoły. Przepraszam, dziadku, ale nie możemy się spóźnić. No chodź. Do zobaczenia. No dobra. Do zobaczenia. No cóż. Jutro czeka nas niesamowita atrakcja, moi kochani. Zorganizujemy pokaz najciekawszych rzeczy. Proszę, żeby każdy przyniósł coś ciekawego i opowiedział o tym całej klasie. Co mogę przynieść? Możecie przynieść, co chcecie. Ulubioną maskotkę, czy ukochane zdjęcie. Nieważne, co weźmiecie. Jeśli was to tak interesuje, to zainteresuje nas wszystkich. Ja uwielbiam pokazy w szkole. Wtedy zawsze jest świetna zabawa. Co by tu wziąć? Co by tu wziąć? Dzień dobry, szkrabie. Opowiedzieć ci tę bajkę? Ja... Przepraszam, dziadku. Muszę na jutro znaleźć coś ciekawego do szkoły. No jutro mamy taki specjalny pokaz. No i musimy przynieść do szkoły coś ciekawego. O, naprawdę? Kombinujesz. No bo ja nie wiem, co mam zabrać. Ja tam już wiem, co pokażę klasie. No, ja też. Może Barnaby i Jasper będą wiedzieli. A wy już wiecie, co weźmiecie jutro na pokaz? Ja jakoś niczego nie mogę wymyślić. O, tak! Ja mam coś nawet bardzo interesującego. Ja tak samo. A może pogadaj z panem Krociologiem? On na pewno ma w garażu mnóstwo ciekawych rzeczy. Doskonały pomysł! Przykro mi, bzyczku, nie mogę ci pożyczyć żadnych narzędzi. Będę nimi reperować samochód. Ale może zapytałbyś gąsienicy? No dobrze. Mogę na chwilkę? No pewnie. O, chyba czymś się martwisz. Czym? Nie przychodzi mi do głowy nic interesującego, co mogę zabrać do szkoły. Wszyscy będą się chwalić jakimiś wspaniałymi rzeczami na tym pokazie. Założę się, że pomoże ci spokojny sen. A jutro na pewno przyjdzie ci coś do głowy. Może i masz rację.
To opowiesz mi tę nową bajkę? Oczywiście. Dawno, dawno temu była sobie pchła, mała ważka i... No jasne! Co? Już wiem, co zabiorę jutro do szkoły. Dziękuję, dziadku. No to świetnie. Mogę już dalej opowiadać, bzyczku? Dawno, dawno temu była sobie pchła, mała ważka i gigantyczna pizza. Pewnego dnia wszystkie trzy postanowiły pojechać nad morze. Dziękujemy, Ślimarku. To rzeczywiście najciekawsza czapka, jaką widziałam. Dobra, kto jeszcze nie występował? Ja! No dobrze, Bzyczku, to zapraszamy. A gdzie tu coś ciekawego, co pokażesz? Zaraz zobaczysz. Już można! Chodź tu do nas, dziadku! Naprawdę, zaskoczyłeś! To właśnie mój dziadek. On jest najciekawszą pszczołą w całym ulu. Dzień dobry, dzieci. Potrafi wyczarować cukierki ze swojej czapki, a potem sprawia, że znikają. Ale moim zdaniem w dziadku najbardziej interesujące są jego bajki. To kto by chciał posłuchać? No dobrze. Dawno, dawno temu była sobie pchła, mała ważka i gigantyczna pizza. To jest najlepszy pokaz na całym świecie. Taki jest mój dziadek. Problem w tym, że pizze boją się wody, bo kiedy bardzo namokną, to toną. No, więc pchła powiedziała pewnego dnia. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International, Start International Polska.